Cześć, siema, witajcie w kolejnym odcinku Wind w Częstochowie Ekstra. Dzisiaj Północ D, czyli odcinek, który kończy nasz cykl z tej dzielnicy. Tutaj mamy co prawda tylko trzy bloki przy ulicy Pużaka, ale one skrywają bardzo sympatyczne windy. Zaraz zobaczycie sami. Zapraszam do oglądania. Ulica Pużaka na dzielnicy Północ D. Jaki to jest numer bloku? Nie wiem. No niedobrze. Blaszaki. No ale ma ten przedział meblowy. Jedna to meblówka, druga nie. To chyba najbardziej jest ten. Oprócz falownika to najbardziej zmodernizowane na północy windy chyba. No, całkowicie nowa. No wizualnie na pewno. O, proszę bardzo. Zobaczmy jak ją... O, tutaj widać kawałek ten, sklejki oryginalny jeszcze. Oj, o. Właśnie. No i lusterko jest. Tam nie było. O, jaka pomazana. Też ten, na parterze słychać, że jest. O kurczę, ale zdewastowane, ja pierniczę. No to długo domofonów nie było, nie? To no też prawda. Pomontowali, ale długo nie było. Szkoda, że zamalowali tabliczki. A to wygląda jakby to winda była jakaś zabytkowa. Jakaś ruska. Mamy blok o numerze 2. Fajnie, bo z oryginalną kasetą. No tak. Kaseta, kabina. O, kabina odnowiona. Ale w miarę oryginalna. No, tu ktoś stoi. Przez nią tutaj byliśmy i też właśnie tutaj ludzie stali. Ruchliwy dzisiaj ten blok jest. Bardzo. Jeżdżą, kurczę, w lusterku się przeglądają. Fotoimpulsator. No, ale to prawie w każdej na północy jest. Myślałem, że tutaj coś będzie. No i druga mebloweczka.
przedział też na kutkę. Podejrzewam, że któryś z mieszkańców ma klucz. Na kutkę oraz na papierek. Zamknięty przedział jest. O, tutaj widać sklejkę. No, no właśnie, jaka była oryginalnie taka jasna. No. Teraz też jest jasna, ale już... Palenie, o, zbronione. Ale dźwięk był między 9 a 10. O. Nie. Ta winda jest klimatyczna. Faki. Freestyle. Jesteśmy przy ulicy Dworzaka 1. I ten sam zestaw. Meblówka plus oryginał. Ale jaka ładna meblówka. W sensie nie meblówka i tak. Kaseta też szara. No i tutaj jest bardzo fajna kabinka, zielona. No i ta sklejka jest na górze oryginalna. Nie wiem ile widać na nagraniu, ale chyba coś tam widać. Tutaj wstawili metal, tu gdzie jest rygiel, a po drugiej stronie już decha została. Już im się nie ale chciało. Dobrze, że to zrobili. Pamiętacie odcinek z zawiercia? Tam nie było żadnego zabezpieczenia. Znaczy też była taka blaszka, ale ona odstawała i można było naprawdę sobie zrobić krzywdę o ten rygiel. Zrobili tak jest, no. No niech będzie. Lepiej tak niż, że nie było. No ale fajna ta. Przytopiony trochę przycisk od stopu. A można. O właśnie. Nie udało się wyhamować idealnie. Ale odgłos. Biała sowa. Tak, i lekkant kaseta. Ale kaseta czarnuch, lekkant. No i pod sufitka jest taka trochę grobowa. No. Jak z granitu. Cmentarna osiedlówka. No i to jest oczywiście lustro. Lechkant ze Zduńskiej Woli ma to do siebie, że bardzo te kasety robi ładne. One są na wzór po prostu oryginalnych zrobione. No tak. Tylko logo inne. No ale ten przycisk jest tutaj na zewnątrz wymieniony. Tak w każdym chyba, nie? Nie, no właśnie. W jednym bloku nie było wymienionych przycisków. Ciekawe w sumie, że wewnątrz nie wymieniają, tylko na zewnątrz. O, tutaj mam jeszcze zdjęcie dodatkowo. Tak, jako ciekawostka. To jest chyba... Jakiś niemar. Jakiś niemar. Wzięli z neta zdjęcie i
I to już na tyle. Więcej dźwigów stąd nie wykrzesamy. Nawet jeśli byśmy chcieli, to byłyby te same niemarkowe. Ale nie przejmujcie się. Kolejne zręby i ciekawe klasyki już wkrótce. Trzymajcie się. Siemandero!